Zabieram was dzisiaj na wycieczkę. Jest godzina do zachodu słońca. Pojedziemy nad wodę i polatamy Maviciem R2. Muszę polatać jakimś lepszym modelem, bo ostatnio latałem z samymi kropami. Tak jakby któryś z tych silników był uszkodzony. Ok, spróbujmy jeszcze raz. Nie dam rady. Kurczę, co jeden to lepszy model. No ale dajemy radę. Także do dzieła, lecimy, bo czas nie zgubię. Chciałem zrobić dzisiaj taki montaż z bardzo niskich lotów nad wodą, a dodatkowo top down. Także dwa ujęcia tylko chciałbym połączyć, nic więcej. Takie zimowe dwa ujęcia i zrobimy z tego też ten shorts, czyli YouTube stories, tak zwane shorts. Jak tylko to czerwone światło mignie, nie? I lecimy. Tu pojedziemy nad wodę. Jakbym kurczę wcześniej się zebrał, to bym po Patryka zadzwonił. Ale trochę późno. Ogarnąłem temat. Będziesz się kąpał? Bardzo ładnie chodzi Mavic, naprawdę. Jak ktoś się zastanawia, jakiego drona kupić, to kurde, naprawdę ten R2 jest moim zdaniem najlepszy. Słuchajcie, ja się tak męczę przy różnych modelach. Tak jak się teraz przy tym X17 namęczyłem, to dawno tak nie było, naprawdę. Masakra. Kończymy. Wystarczy, zmarzłem. Akumulatorek wyczerpany. Fajnie było, takie klimaty arktyczne, ale Alaska trochę. Rewelacja, podobało mi się. Super, oprócz tego, że mi ręka zmarzła, to było naprawdę rewelacyjnie. Także ten zestaw i taki przenośny, ja go wkładam praktycznie do tej torby całego, razem z iPadem, do torby po combo. I rewelacja, 2 minuty gotowe. Odkręcę sobie tylko drążki, jak jeszcze będę czuł cokolwiek. Mam ten wydruk jako przejściówkę. Muszę sobie jakiś lepszy opanować teraz, jak mam drukarkę. I to ma sens. I to działa naprawdę dobrze. To jest ten wydruk, który sobie sprawiłem. Właściwie od Przemka go dostałem. Tu już się wytarł. Muszę z czegoś lepszego wydrukować. Słuchajcie, dzięki za oglądanie dzisiejszego vlogu. Krótko, treściwie. Oczywiście jak się ściemni, to co robimy? Drukujemy 3D. No i na siłkę trzeba skoczyć, bo dzisiaj ostatni dzień, jutro już będzie nieczynna. A mięśnie mnie bolą, tak poćwiczyłem teraz chyba przez 4 dni. Ale trzeba się rozruszać chociaż.
A tu na kanale w międzyczasie, słuchajcie, taka rzecz się stała. Odświeżmy ten widok. Tadam, mamy przekroczone 14 tysięcy. Zastanawiam się, czy te suby, ludzie bardzo na nie patrzą, firmy szczególnie, które chcą współpracować, ale wiecie, co jest tak naprawdę ważniejsze? A statystyki, zobaczmy sobie to, lifetime i tutaj mamy ilość wyświetleń. 3 miliony wyświetleń, dla mnie to jest ważne. I to świadczy o tym, 250 tysięcy godzin wyświetlanych filmów. I to świadczy wyraźnie o tym, jaki jest YouTuber, bo można nagrać parę filmów, ale właśnie te 3 miliony to jest to, co może być dużym wyznacznikiem, jeżeli chodzi o właśnie wartość. Ja mam w tej chwili 3 miliony 36 tysięcy i to mnie bardziej cieszy niż ta ilość subskrybentów. Świetnie. Cieszy, nie cieszy, ilość subskrybentów i o to chodzi. Słuchajcie, siedziałem teraz przy edycji, stąd te okulary, ale w międzyczasie pracowaliśmy razem z drukarką i to jest też super. Już pokazuję, o co chodzi. Tutaj przepięknie się już wydrukował ten fragment. Jest osłona taka sama jak tutaj, czyli to będzie CineRad, tak jak CineUp, tylko z elastyczną osłoną, która też nie blokuje przepływu powietrza. Jeszcze zostało jakieś 2, może 3 godziny drukowania, wolno to drukuje. A jestem zadowolony, zobaczcie na tą moją kolekcję. To już ostatni element w tej chwili się drukuje, a wydrukowałem tego dosyć sporo i nawet takie bardziej zaawansowane, przewieszone elementy. Z tego jestem mega zadowolony, z tego druku. Mocowanie na GoPro, tutaj nawet jakieś podpórki musiałem wykorzystać do części tej przewieszonej konstrukcji. iFlight wygląda na to, że ma bardzo profesjonalne wydruki. Te, które tutaj widzę, to wygląda na to, że to jest jakaś przemysłowa drukarka, bo jakość jest zupełnie inna, mam wrażenie. Może też ja nie umiem jeszcze tak dobrze drukować, ale widać, że ten mój wydruk jest ok, wystarczający na takie potrzeby. Powinno być w porządku. Także jeszcze 2 godziny i będą wszystkie elementy wydrukowane. Może inne mocowanie jeszcze na GoPro zrobię, bo to jest 8, 9, a jeszcze wydrukuję sobie taką ramkę i mocowanie na 6 czy na 7. Słuchajcie, dzięki serdeczne za oglądanie tego vlogu. Dajcie łapkę oczywiście. Jutro będą inne rzeczy i zaczyna się nowy tydzień. Na pewno przyjedzie więcej ciekawych rzeczy. Mam nadzieję, że już małe kłady przyjadą, bo zamówiłem ich kilka i żeby nie przegapić. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować ten kanał i uruchomić oczywiście też dzwoneczek, czyli powiadomienia. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i do zobaczenia już niedługo. Cześć!